Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 10 maja wcześnie rano odebrał telefon od zdenerwowanego mężczyzny z informacją, że jego żona zamierza popełnić samobójstwo. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta chce rzucić się z mostu do rzeki Biała. Doświadczenie dyżurnego i umiejętnie prowadzona korespondencja telefoniczna pozwoliła na szybkie ustalenie, gdzie może znajdować się kobieta. W wyznaczony rejon został skierowany najbliższy patrol policji. Starszy posterunkowy Mariusz Wójtowicz oraz jego partner posterunkowy Tomasz Wajda z Komisariatu Policji w Tuchowie w kilka minut dotarli w rejon kładki, na której stała zdenerwowana i zapłakana kobieta. Na widok mundurowych kobieta krzyczała, aby nie podchodzili, że ona chce się rzucić z mostu, że to jest jedyne wyjście i innego wyjścia na dalsze życie nie widzi. Tej policji tak nie rezygnowali, przez cały czas rozmawiali z kobietą, powoli przesuwając się w jej kierunku. Tłumaczyli, że jest wiele innych możliwości załatwienia trudnych, wydaje się, nie do rozwiązania spraw. W pewnym momencie jednak kobieta zorientowała się, że policjanci są bardzo blisko i chciała, już przełożyła nogę na drugą stronę barierki i wtedy policjanci szybko podbiegli, zapali kobietę i bezpiecznie sprowadzili składki. 40-latkę przetransportowano karetką pogotowia ratunkowego do tarnowskiego szpitala, gdzie zajęli się już nią specjaliści, lekarze. Tutaj w tym momencie chciałbym pogratulować policjantom, którzy przede wszystkim okazali się spokojni, opanowani, pomimo bardzo młodego wieku i potrafili pomóc tej kobiecie i sprawdzili się w roli negocjatorów. Osoby dzwoniące i informujące policję o zamiarze targnięcia się na własne życie tak naprawdę wołają o pomoc. Co więcej, oczekują, że nadejdzie szybko. Dlatego tak istotnym jest czas reakcji oraz niebagatelizowanie takiej informacji. Ambasador Tajwanu gościł w Tarnowie, gdzie prowadził rozmowy dotyczące współpracy m.in. z tarnowskimi zakładami mechanicznymi. Wziął także udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej, a następnie dokonał otwarcia wystawy Odkryj Piękno Tajwanu, którą można oglądać do 26 maja w Tarnowskim Teatrze. Podczas posiedzenia Rady Gospodarczej przedstawiciele Tajwanu zaprezentowali możliwość współpracy z Tajwańską Radą Rozwoju Handlu Zagranicznego. Członkowie Tarnowskiej Rady Gospodarczej, prezydent Roman Ciepiela i reprezentanci magistratu rozmawiali o tym, jak można nawiązać kontakty do udziału w tajwańskiej misji handlowej, która odbędzie się 13 czerwca w Krakowie. W imprezie weźmie udział kilkanaście firm, które poszukują partnerów biznesowych w Polsce. Koszykarki MKS-u Pałacu Młodzieży w Tarnowie powalczą o awans do finałów Mistrzostw Polski w kategorii do 16 lat. Od dziś do niedzieli na hali przy ulicy Gumnickiej odbywać się będzie półfinałowy turniej w koszykówce kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Kadetki MKS-u Pałacu Młodzieży Tarnów po zajęciu pierwszego miejsca w kwietniowym turnieju ćwierćfinałowym w Poznaniu, tym razem przed własną publicznością, walczyć będą o awans do finałów Mistrzostw Polski U16, czyli ósemki najlepszych zespołów w Polsce. Awans uzyskają dwa najlepsze zespoły turnieju. Legia Warszawa będzie najbliższym rywalem piłkarzy Brookbetu Termaliki Nieciecza w ramach 33. kolejki Lotto Ekstraklasy. Słonie do tej pory nie mogą pochwalić się choćby punktem zdobytym w ramach rozgrywek w grupie mistrzowskiej. Z Legią Warszawa mają jednak całkiem korzystny bilans i na pewno wyjdą odpowiednio zmotywowani na pojedynek z Wojskowymi. Na pewno przygotowujemy się do tego meczu solidnie i będziemy chcieli zmazać tą porażkę u siebie, grając po prostu dobry mecz z Legią Warszawa, gdzie myślę, że nikogo nie trzeba mobilizować na tak dobrego przeciwnika. Nie wiem, czy zespół Legii się nas obawia, czy nie. No my chcemy przede wszystkim zagrać dobrze, dać siebie wszystko, a to jakim rywalem się okażemy, czy wygodnym, czy niewygodnym, to po meczu będziemy rozstrzygać. W momencie, kiedy potrzebowaliśmy mocno punktów, to udało nam się to osiągnąć i awansować do ósemki. Myślę, że gdzieś to całe ciśnienie z chłopaków i z wszystkich wokół z nas zeszło, ale jeżeli chodzi o mecze, to staramy się koncentrować na każdym przeciwniku tak samo. I teraz, będąc już, ma on zapewnione utrzymanie w tej górnej ósemce, nadal sobie nakreślamy jakieś takie swoje cele, bo każdy z chłopaków jest ambitny i myślę, że czy wcześniej na Lechii, czy teraz z Lechem u siebie, na pewno każdy chciał bardzo wygrać i jedziemy z takim samym nastawieniem na Legię Warszawa. Początek spotkania w Warszawie w niedzielę o godzinie 18:00.